Już? Halo, dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć wernisaż. Dziękuję bardzo za przybycie wszystkim. Tytuł wernisażu jest Tło istnienia. No nie będę może teraz wprowadzał, bo tutaj jest cała związana z tym historia. Tutaj chciałem przedstawić osoby, które będą też uczestniczyły, czyli tworzyły to wydarzenie. To jest dr Andrzej Sztylka, który powie słowo wstępne. Następnie muzykę będą tworzyli Grzegorz Kluczyk, Kamil Ryszewski, Artur Korczak-Siedlecki, nie wiem, nie ma, może się pojawi. Performance Sławomir Krupka, do poezji Michała Tęsknego, poety. I to właściwie wszystko. Aha, no cały performance, całą wystawę rozpocznie Matylda Winkler na wiolonczeli krótkim utworem Klagelied. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Thank you.
Thank you.
Jeżeli Państwo będziecie spokojni, to wystarczy mój głos. Ja mam głos taki na 250 osób w sali audytoryjnej, bez mikrofonu nie trzeba nic. Proszę Państwa, ja na prośbę Grzegorza, zresztą po naszej wspaniałej rozmowie artystycznej, pozwoliłem sobie spróbować w słowach, dyskursywnie, prawda? A to nie jest takie wcale łatwe, wprowadzić Państwa w świat obrazów Grzegorza Winklera. Obrazy Grzegorza Winklera nie pretendują do jakiejkolwiek misji wyjaśniania rzeczywistości z pozycji dowolnej orientacji realistycznej. Związane jest to głęboko z poglądem Winklera na świat. Artysta z jednej strony nieraz ubolewa nad niskim poziomem kultury estetycznej przeciętnego oglądacza i współczesnego konsumenta. Z drugiej zaś strony jest zbyt skromny, aby głosić jakieś prawdy na temat samej postrzegalnej i niejako uprawianej rzeczywistości. Inspirowany mądrością mistrzów Dalekiego Wschodu, ale też i europejskim śródziemnoborzem, nie stara się w swojej sztuce przedstawiać samego istnienia, ale próbuje wydobywać wyłącznie jego tło. W ten sposób uruchamia proces poszukiwania sensu. I to właśnie generuje sposób jego plastycznej narracji. Tło istnienia nie daje się bowiem pojmować drogą intelektualną, gdyż stanowi ono wiedzę bezwiedną. Jest to bardzo ważny termin, który należy sobie przyswoić, jeśli chcecie się w ogóle wejść w te obrazy. Wiedza bezwiedna jest to samo bycie, sama istota, niepojmowalna epistemologicznie. Wiedzieć bezwiednie uruchamia więc proces bycia rozumiejącego, a nie bycia wiedzącego. Dopiero spełnienie tego warunku pozwala mówić o jakiejkolwiek egzystencji. Wiedzieć bezwiednie otwiera bowiem czasoprzestrzeń rozumienia przez akt, który jest samym procesem istnienia w twórczym uczestnictwie. Artysta wkracza w ten sposób w to, co bezwiedne. Przestrzeń wiedzy bezwiednej jest bezforemna i pusta. Jest zarówno ruchoma, jak i nieruchoma. Jest bezimienna, choć stanowi archę wszystkiego, co posiada nazwę. Uniwersalne życie jako byt zawarty w jej potencjalności, życie, które przez tę przestrzeń przepływa, budzi w niej czas, będący narodzinami egzystencji, w której wszystko, co konkretne, ma również wymiar uniwersalny. Ta powstała poprzez akt twórczy czasoprzestrzeń, zarówno strukturalna, jak i genetyczna, nieuchwytna pełnia egzystencji sama w sobie, przedstawia wszelkie rozpoczęte niemożliwości nieodmiennie z wielką niewiadomą na to, co może być ujęte w kategoriach czasu. To niedookreślenie w sztuce Grzegorza Winklera czyni jego narrację otwartą. Warunkiem podjęcia tej otwartości jest przyjęcie postawy skromnej i zarazem czuwającej, postawy pozwalającej zetknąć się choć raz z tym, co sam artysta opatruje mianem tła istnienia i równocześnie przyjąć możliwość porażki. Malarstwo Winklera stanowi więc drogę, na której napotykamy bezustanne niedopełnienie, niedosyt, zagrażającą perspektywę upadku. W ten sposób nawiązują się niewidzialne, a subtelne nici porozumienia między sztuką artysty i życiem wewnętrznym tych, którzy mogą w tej sztuce uczestniczyć. I jakby z samego tła sztuka, wewnętrzny nurt, tworzenie spływają na artystę bezwiednie i samoistnie. Obrazy powstają. Jedne od razu, inne w dłużej trwających kryzysach i wątpliwościach,
właśnie niejako z pewnej iluminacji, same przez się. Ich wizualizacja jawi się Winklerowi jako proces wtórny. Tytuły, jakimi on opatrzył owe wizualizacje, a więc Gwiazdy, Przestrzeń Kosmiczna, Minotaur, Dusza Kruka, Koń Trojański, Wielka Ryba, na której spoczywa świat, czy Pejzaż z Kozłem, są późnymi próbami nawiązania przez artystę bardziej konkretnego kontaktu z własnym dziełem, a równocześnie nieśmiałą próbą porozumienia z pozostałymi uczestnikami tego w pewnym sensie mistycznego spektaklu. Dziękuję bardzo. Ułożę na tą okazję trzy haiku, tak zwany tryptyk haiku. Połączony on zostanie z performancem kolegi Sławomira Krupki.